kto pragnie poznać Kraków, jego dzieje i zabytki, nie może ominąć licznych budynków uniwersyteckich. Tak przed laty profesor Karol Estreicher rozpoczął swoją publikację o Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To placówka, którą sam stworzył. Bezcenne zbiory uniwersyteckie były rabowane w czasie II wojny światowej. Część artefaktów w 1946 roku została odnaleziona na terenie Bawarii, skąd rewindykowano je do kraju. Dzisiaj szczęśliwie znów są w zbiorach uniwersyteckich. Zwiedzając muzealną ekspozycję, przenosimy się do minionego świata mistrzów i ich studentów. To właśnie w murach Kolegium Maius znajduje się bezcenna kolekcja instrumentów naukowych związanych choćby z postacią mistrza Marcina Bylicy z Olkusza, który w testamencie zapisał uczelni swoje astrolabium. Dzisiejszego eksperta chciałbym zapytać, jakie są najstarsze instrumenty naukowe związane z astronomią oraz jak się nimi posługiwać. Dr Maciej Kluza, kierownik działu zbiorów muzealnych Kolegium Maius. Do głównych obszarów zainteresowań naukowych należą historia nauk ścisłych, historia instrumentów naukowych, polscy wytwórcy instrumentów naukowych, popularyzacja nauki, partycypacja muzealna, opiekun kolekcji historycznych przyrządów naukowych i autor wystaw interaktywnych popularyzujących naukę i wystaw z obszaru historii nauki. Przykłady wystaw: Nauki dawne i niedawne, Świat zmysłów, Wszystko jest liczbą, Witamy w nanoświecie, Polscy twórcy aparatury naukowej, Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych, pod przewodnią gwiazdą nauki, w stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego. W zbiorach uniwersyteckich znajdują się wyjątkowe przedmioty związane z astronomią. To przecież tutaj studiował Mikołaj Kopernik. Jakie są najstarsze instrumenty naukowe związane właśnie z tą dziedziną? Cofnijmy się w czasie do roku 1494, czyli czas, kiedy Kopernik był tutaj studentem. 10 października odbyła się na Uniwersytecie specjalna uroczystość. Na Uniwersytet przybyły instrumenty, które były darem wychowanka Uniwersytetu Krakowskiego, profesora Marcina Bylicy, który karierę zrobił na Węgrzech jako nadworny astronom i astrolog węgierskiego króla Macieja Korwina. Po jego śmierci instrumenty, których używał, zostały zapisane w testamencie Uniwersytetowi Krakowskiemu. I właśnie tego dnia te instrumenty zostały przedstawione społeczności akademickiej. Wśród tych instrumentów znajdujemy instrumenty, które do tej pory znajdują się w zbiorach muzeum. Wielki globus nieba, torkwetum i astrolabium pochodzące z warsztatu Hansa Dorna, benedyktyna, który współpracował z wieloma znakomitymi astronomami tej epoki, a od 1470 roku był wykonawcą instrumentów na potrzeby węgierskiego króla. A także najstarszy instrument naukowy w Polsce, astrolabium, które zostało wykonane na terenie obecnej Hiszpanii, która wtedy była pod władaniem Arabów, w połowie XI wieku. Czyli mamy bezcenne zbiory i wyjątkowe instrumenty, ale do czego one służyły i jak nimi należało się posługiwać? Weźmy przykłady. Mamy tutaj obok nas dwie kopie tych instrumentów zabytkowych, tych instrumentów historycznych. Weźmy torkwetum. Przyrząd absolutnie unikalny, dlatego że mosiężne przyrządy pochodzące ze średniowiecza tego typu zachowały się na świecie dwa. Jeden z nich w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwróćmy uwagę na ten przyrząd, że składa się z szeregu różnych płaszczyzn, różnych płyt. Był to instrument, który pozwalał zarówno prowadzić obserwacje nieba i wyznaczać współrzędne astronomiczne obiektów na sferze niebieskiej w różnych układach współrzędnych. Bo o ile wszyscy wiemy, że na Ziemi używamy współrzędnych geograficznych, długość i szerokość geograficzna, podobnie na sferze niebieskiej też możemy wprowadzić współrzędne. Ale tamtych układów, które są używane bądź były używane przez astronomów, jest troszeczkę więcej.
Na samym dole mamy płytę taką, która odpowiada horyzontowi. Druga płyta właśnie horyzontalis ustawiana jest tak, żeby jej kąt odpowiadał szerokości geograficznej miejsca obserwacji. Można zwrócić uwagę też na dwie płyty okrągłe pod pewnym kątem do siebie. Ten kąt nie jest absolutnie przypadkowy. To jest nieco ponad 23 stopnie, dlatego że dokładnie taki kąt jest pomiędzy równikiem niebieskim, czyli projekcją równika ziemskiego na sferę niebieską, z ekliptyką, czyli pozorną ruchu, drogą ruchu Słońca po sferze niebieskiej. I dzięki temu, że mamy tutaj tak ustawione płyty, można było przeprowadzić z jednej strony obserwacje i wyznaczyć współrzędne dowolnego ciała niebieskiego, ale z drugiej strony, kiedy mieliśmy te współrzędne w jakimś jednym układzie współrzędnych, a chcielibyśmy je przeliczyć do innego, to dzięki temu przyrządowi można było przez odpowiedni układ płyt, może nie tyle przeliczyć, co odczytać współrzędne odpowiadające danym współrzędnym z jednego układu współrzędnych w innym. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Torquetum, ale jak działało astrolabium i jak tym instrumentem naukowym należało się posługiwać? Astrolabium było chyba najbardziej uniwersalnym przyrządem naukowym średniowiecza. Generalnie mogło posłużyć, podobnie jak torquetum, mogło posłużyć do wykonywania pomiarów, bo znajdowała się tam alidada, czyli linia z dwoma przezernikami, która pozwalała wyznaczyć kierunek do jakiegoś obiektu na sferze niebieskiej, ale astrolabium miało znacznie więcej zastosowań. Można było wyznaczać godziny wschodów i zachodów Słońca. Znajdowała się na nim siatka, czyli retę, która pokazywała położenie najważniejszych gwiazd na niebie. I można było go używać także do przewidywania pewnych zjawisk astronomicznych. Tak jak mówiłem, obliczanie godzin wschodu i zachodu Słońca, ale też godzin wschodu i zachodu poszczególnych obiektów, planet. Generalnie używane było do tego, żeby też wyciągać wnioski o mechanice nieba, które były potem wykorzystywane także w praktyce do przygotowywania pewnych horoskopów czy prognostyków. Rewolucja przemysłowa przyniosła niewiarygodny wręcz rozwój techniki. Powstawały wyjątkowe wynalazki i działały wybitne umysły. Na czym polegało znaczenie prac profesora Olszewskiego i Wróblewskiego? Zacznijmy od profesora Wróblewskiego, bo historia tego, jak doszło do tego odkrycia, niewątpliwie musi być z nim powiązana. Urodził się w Grodnie, studiował w Kijowie, ale jego studia przerwała działalność w Powstaniu Styczniowym. Po krótkim pobycie zdrowotnym na Syberii, trochę pogorszył mu się wzrok, wyjechał do Berlina leczyć oczy i tam chciał ukończyć swoją edukację w dziedzinie fizyki. Jego desperacja, żeby móc wreszcie zająć się jakąś pracą naukową, była tak wielka, że rozesłał listy do wszystkich laboratoriów fizycznych w Niemczech, oferując swoje bezpłatne usługi asystenta w zamian za umożliwienie mu prowadzenia własnych badań naukowych. Większość tych listów pozostała bez odpowiedzi, ale pozytywna odpowiedź przyszła od profesora Filipa Joliego z Monachium. I tam udał się Wróblewski, tam zrobił doktorat z badań nad elektrycznością. Potem Joli zaprotegował go do swojego dawnego ucznia, profesora Kunta, który objął katedrę na Uniwersytecie w Strasburgu. Tam Wróblewski ukończył habilitację i tam już prowadził badania takie, o których wzmianki ukazywały się nawet w najważniejszych czasopismach naukowych, takich jak Nature. Ale jego marzeniem jednak było nie bycie profesorem na niemieckim uniwersytecie, ale powrót do Polski. Polska Akademia Umiejętności prowadziła w tym czasie działania, których celem było przyciągnięcie do Polski Polaków, którzy wykształceni i umiejętności zdobyli gdzieś za granicą. Wróblewski uzyskał takie stypendium najpierw na rok, potem przedłużone na drugi rok, które pozwoliło mu nie tylko prowadzić jakieś badania, ale przede wszystkim poznać pracę w kilku innych ośrodkach naukowych. Kilka razy przebywał w Berlinie, przebywał w Paryżu, przebywał w Londynie. Ale najważniejszy jednak był jego drugi pobyt w Paryżu, gdzie
część zaoszczędzonych funduszy przeznaczył na zakup aparatury naukowej. I z tą aparaturą wrócił do Krakowa, gdzie w roku 1882 objął katedrę fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Parę miesięcy później miał wykład w Akademii Umiejętności dotyczący zagadnień związanych ze skraplaniem gazów. Co prawda na tym wykładzie nie było Olszewskiego, ale był jego przełożony, który był profesor Czerniański, który był na katedrze chemii na Uniwersytecie. Olszewski był jego asystentem profesorem, to znaczy miał rangę profesora, ale jednak nie miał własnej katedry w tym czasie. Czerniański skontaktował dwóch uczonych i bardzo szybko doszło do przełomowego odkrycia. Zmodyfikowali nieco aparaturę przewiezioną przez Wróblewskiego z Paryża. Wymienili kapilarę na taką, która była szersza. Rurkę, w której miało dochodzić do skroplenia gazów, zmienili na wygiętą, a przede wszystkim Olszewski skonstruował naczynie, w którym umożliwiało odparowywanie eteru pod obniżonym mocno ciśnieniem. Dzięki temu można było obniżyć temperaturę, do której można było ten gaz doprowadzić. Bo historia skraplania gazów zaczęła się nieco wcześniej. Pierwsze gazy zaczął skraplać Faraday, ale w pewnym momencie uznano, że gazy takie jak tlen czy azot są gazami trwałymi. To znaczy nie udawało ich się skroplić. Kilka lat wcześniej, w roku 1877, pojawiły się doniesienia ze Szwajcarii i z Paryża o uzyskaniu skroplenia dynamicznego tlenu. Dynamicznego, czyli skroplenia w fazie mgiełki, ale nie w fazie takiej, kiedy mogliśmy zobaczyć powierzchnię oddzielającą ciecz od gazu. Czyli reasumując, profesor Wróblewski i Olszewski dokonali przełomowych odkryć związanych ze skraplaniem gazów. I teraz mam pytanie jeszcze jedno, bo tutaj widzimy szereg interesujących instrumentów naukowych. Który z tych oto przyrządów najlepiej oddaje ducha tych przełomowych odkryć z XIX wieku? Myślę, że najciekawszym przyrządem tutaj będzie znajdujący się maszyna elektrodynamiczna wyprodukowana przez Pixiego w Paryżu. Maszyna o tyle ciekawa, że wyprodukowano ją zaledwie, rozpoczęto produkcję zaledwie rok po odkryciu Faradaya. O tym odkryciu, o którym funkcjonuje anegdota, że gdy odwiedził go minister skarbu i zapytał, jaki będzie z tego pożytek, Faraday odpowiedział, ponoć, nie wiem, ale przypuszczam, że będziesz w stanie to opodatkować. Tak się oczywiście stało. Maszyna jej działanie polegało na tym, że można było obracać magnes w kształcie podkowy i w cewce, która była nawinięta powyżej, indukował się prąd elektryczny. Bardzo dziękuję. Czyli jednym słowem prąd, który stoi u podstaw współczesnej cywilizacji. I ostatnie moje pytanie, jakie jest znaczenie tego instrumentu naukowego, który znajduje się tuż obok? Wrócimy znowu do Olszewskiego. I to jest rekonstrukcja zestawu, który został wykorzystany do zrobienia pierwszego zdjęcia rentgenowskiego w Polsce. I tu można popatrzeć też na ten zestaw w ten sposób, żeby pokazać, jak szybki był obieg informacji naukowej pod koniec XIX wieku. Dlatego, że pierwsza publikacja rentgena ukazała się pod koniec grudnia 1895 roku. Bardzo szybko, bo pierwsze eksperymenty przeprowadził 8 listopada. Kilka dni później, bo 5 stycznia, informacja o tym została opublikowana w wiedeńskim czasopiśmie Die Presse, dzięki któremu dowiedział się o niej trochę więcej osób na świecie. 3 dni później wzmianki o odkryciu rentgena ukazały się w gazetach wydawanych na terenach Polski, w Czasie czy w innych gazetach codziennych. I zaledwie parę dni później Olszewski samodzielnie skonstruował, używając tych przyrządów, które były w jego laboratorium, skonstruował taki zestaw, który wykorzystał do wykonania pierwszego zdjęcia rentgenowskiego. Zdjęcie, którego reprodukcja też tutaj się znajduje, przedstawia przycisk do papieru w kształcie jaszczurki. A nie minęło parę tygodni, a wykonano również w Krakowie pierwsze zdjęcie medyczne. Pacjent ze jakimś opuchniętym łokciem, żeby stwierdzić, co tam w tym łokciu się znajduje, wykonano takie zdjęcie z inicjatywy profesora Obalińskiego, czyli szefa chirurgii,
W wykonaniu zdjęcia uczestniczył Olszewski i jego asystent profesor Tadeusz Streicher. Przy czym wykonanie tego zdjęcia nie było tak proste jak teraz, że stajemy, jest pyk i już zdjęcie gotowe. Wykonanie zdjęcia zajmowało 7 kwadransów, w czasie których ta ręka musiała być unieruchomiona, czyli były specjalne obejmy, które przyśrubowały rękę tego pacjenta do stolika, ale dzięki temu pierwsze zdjęcie, tak się zaczęła radiografia w Polsce. Życie w dawnych uniwersytetach odbiegało od realiów współczesnego świata. Przykładowo w Uniwersytecie w średniowiecznej Bolonii było więcej dni wolnych niż roboczych. Dzień w kolegiach rozpoczynał się o godzinie, która dla obecnych studentów raczej oznacza porę, kiedy kładą się spać, niż zaczynają zajęcia. Latem była to 4 lub 5 rano, zimą 5 lub 6. Część uniwersytetów organizowała nawet specjalne zajęcia z pisania i czytania, czy łaciny, zanim zaczęto realizować właściwy materiał. Bezcenna kolekcja instrumentów naukowych ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius ukazuje rozwój i ewolucję nauki, jaka uprawiana i wykładana była w uczelni. To w uniwersyteckich gmachach wykonywano eksperymenty, które pchnęły naukę na nowe tory.